Witam ponownie, Konrad Niebój z tej strony. Czasami pytają Państwo, co zrobić, jeśli ktoś nadpisze dany dokument. No to pytanie często pada w sytuacji, w której nie mają Państwo jeszcze opisa 365 u siebie wdrożonego, kiedy są Państwo tylko nim zainteresowani. Wiadomo, że jedną ze składowych opisa jest choćby współdzielenie dokumentów, możliwość wysyłania ich, odbierania bezpośrednio z portalu Office 365, a więc nie musimy wysyłać załączników, tylko po prostu udostępniamy dany plik innym, które widzą je potem na swojej witrynie, czy też na OneDrive for Business. No właśnie, natomiast co jeśli ten jeden dokument wysyłamy kilku osobom i wszyscy na tym dokumencie wprowadzamy zmiany? No Office 365 dopuszcza wersjonowanie plików, a więc nie musimy w taki archaiczny sposób tworzyć jednego folderu i tam dany dokument zapisywać w kilkunastu wersjach, tylko plik, który udostępniamy, który mamy na swojej witrynie, na swoim OneDrive'ie, ma po prostu kilka wersji, de facto wszystkie wersje, które wcześniej zapisywaliśmy. Więc jeśli jeden plik dzielimy z kilkoma osobami i ktoś wprowadzi na nim zmiany, to i tak będziemy mogli wrócić do poprzedniej wersji dokumentu w bardzo prosty sposób, tylko rozwijając listę tych wersji i otwierając tą, która nas osobiście interesuje. Dziękuję uprzejmie. Do usłyszenia.